Siema ludzie, witam was na Dębcu. A tutaj to nie jest ustawione, idę sobie, a tu nagle pejsik. Siema, siema. Siema. No, spotkałem pejsika, mianowicie widzowie. To nie było ustawione, nie wiem skąd on się wziął. No, jestem sobie z Popejem. Tak jak wam opowiadałem kiedyś, my przychodzimy czasem na blokowiska sprawdzać, czy na śmietnikach ktoś nie wyrzuca dobrej elektroniki. Bo jak wiecie, ja i Popej jesteśmy kolekcjonerami sprzętu Unitry. I zobaczcie, co wczoraj znaleźliśmy. Wczoraj byliśmy na rowerach, więc nie mogliśmy tego wziąć, ale to skitraliśmy i odebraliśmy dzisiaj. To jest piękny telewizor Unitry. Tutaj, jak widzicie, Neptun 150E. O, proszę bardzo. I on jest piękny. Tutaj ma wyjście słuchawkowe. No, dla niektórych pewnie to śmieć, ale jest w bardzo dobrym stanie. My z Popejem jesteśmy kolekcjonerami właśnie takich sprzętów. I ratujemy go od złomowiska. To jest prawie oryginalny kolor. Oryginalny to o tutaj, o. Widać. O, dokładnie, dokładnie. Widać tutaj prawie przebarwienie obudowy. Prawie weź go postaw, bo chcę pokazać tył. Za chwilę mamy autobus i go odwozimy do mnie na chatę. O, tutaj mamy gdańskie zakłady elektroniczne Unitra Unimor, GZD Unimor. Oczywiście Made in Poland, 89 rok. Bardzo pięknie. Wywalają na śmietnik takie dobre rzeczy, a szkoda, po co marnować dobrą elektronikę. Ratujemy właśnie, bierzemy takie różne rzeczy i ewentualnie naprawiamy i jest kolekcja. Tak jak widzicie, tutaj naszego Neptuna udało się z Dębca ładnie bardzo dowieść. Tutaj pod naszą wiatą tymczasowo stoi. Ale udało mi się znaleźć także dwa inne, bardzo ciekawe telewizory. O tych telewizorach opowiem wam więcej w następnym odcinku. Przetestujemy je i sprawdzimy. Kolejny dzień naprawy. Przyniosłem tutaj już naszego pacjenta. Problem z nim jest taki, że ma oderwany kabel. Ktoś go po prostu uciął. Tutaj właśnie mamy końcówkę kabla. Ewentualnie jest tu przygotowana wtyczka na 12 V na turystyczne, ale jest ona nietypowa. Bo tak jak widzimy, mamy tutaj minus w środku. Aczkolwiek najpierw wolałbym na 230, więc będziemy musieli zdjąć tutaj właśnie tylną obudowę. Telewizory Unitry miały taką technologię, że ze środka właśnie wystawał kabelek i antenę wbudowaną tak właśnie podłączaliśmy. Tu już jest na nowy typ gniazda. To właśnie jest kabel od tej anteny. Mogliśmy tutaj właśnie to podłączać wtyczką ręcznie tutaj z tyłu. Czyli właśnie albo ta antena wbudowana, albo podłączamy jakąś z gniazdka. Wydaje mi się, że to jest plomba, bo Unitra miała takie nietypowe plomby. Tutaj przy was wam to pokazuje, że on był zaplombowany, lecz niestety musimy go rozplombować, żeby dorobić nowy kabel. Teraz mamy tutaj bardzo dobrą okazję, żeby spojrzeć do środka. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka telewizor wygląda na sprawny. Tutaj patrząc na te podzespoły, w pierwszej chwili nie widzę nic niepokojącego. Fragment, który nas interesuje, jest tutaj dość łatwo dostępny, bo rozchodzi się o ten kabel, który sobie tutaj idzie. Jedyne, co może niepokoić, to ta warstwa kurzu. Może nie jest to dobra metoda, ale spróbujemy odkurzaczem na ultra niskim ustawieniu. Może się uda. Drodzy widzowie, tak tutaj metodą pira z drzwi udało mi się ten telewizor wyczyścić. Z doświadczenia wiem, że czasem lepiej za mało niż za dużo, bo kiedyś trochę przesadziłem z czyszczeniem, porwałem elementy z płytki. Tutaj ustawiłem odkurzacz na bardzo małym staniu i ten największy kurz wybrał. Wiadomo, że jakieś drobinki zostały, ale tak jak mówiłem, czasem lepiej po prostu troszeczkę mniej. Kabel oczywiście. Tutaj dosztykowałem taki. Czym się sugerujemy przy wyborze kabla? No jak tutaj mamy dwie żyły, no to bez sensu jest dawać trójżyłowy. Tutaj mamy dwużyłowy płaski, więc można by było dać podobny w sumie. A tutaj mam akurat okrągły, to jest kabel od wiertarki. To też większej różnicy nie ma, byleby przeszedł przez dziurę w obudowie, żebyśmy nie mieli jakiegoś dodatkowego wierszenia. Na co zawsze patrzymy, warto sprawdzić, czy ma przepływ. Więc podpinam miernik tutaj do jednej końcówki i tutaj, co za chwilę sobie zrobimy i do drugiej tak samo. Potem sprawdzamy, czy nie ma jakichś przerw w izolacji, a jeśli są, to czy żyły nie są nacięte. I tutaj to właśnie jak jest taka przerwa, to tutaj zaizolujemy. No i potem przy montażu w urządzeniu należy tutaj zabezpieczyć jakieś miejsca newralgiczne. Tutaj na przykład przy zamknięciu obudowy była taka fabryczna owika. Jeśli ona da radę wejść, jeśli ma odpowiednią szerokość, nakładamy na nowy kabel. Tutaj myślę, że wejdzie, tak, bez problemu. Kolejna rzecz to jest zabezpieczenie przed wyrwaniem. Tutaj akurat było o takie dwa ząbki tutaj zahaczone. O,
Tak to wyglądało. I to miało zabezpieczać przed wyrwaniem, bo jak ktoś pociągnie, to jak widzimy, idzie cały telewizor i nie ma możliwości wyrwania się tutaj naszego kabla sieciowego, lecz w takich miejscach właśnie, gdzie kabel jest narażony na przetarcia, warto dać też jakąś taśmę. Tutaj fabrycznie też była taka owika i albo z tego starego kabla zdejmujemy właśnie i nakładamy na nowy, podobnie jak w przypadku tej drugiej owiki tej, albo po prostu nakładamy w takie miejsca taśmę. I żeby było zgodnie ze sztuką, to tutaj kabel wymienimy przy samej płytce. Z tego co widzę, są to te dwa piny, ten jeden i ten tutaj czwarty. Tutaj jest to prąd z gniazdka, więc przy prądzie przemiennym nieważne, który jest plus, który minus, a dokładniej mówiąc, który faza, który zero, bo można to bez problemu tutaj odwrócić i urządzenie i tak będzie działać. Natomiast przy prądzie stałym, jakbyśmy podłączali, to zawsze trzeba zwrócić uwagę, gdzie plus, a gdzie minus. Teraz sprawdzimy, czy ten kabel w ogóle się nadaje. Sprawdzę za chwilę tutaj jego przepływ miernikiem. Wstawiamy miernik na tryb tak zwanego piszczka, czy też buzera. To właśnie polega na tym, że jak dotkniemy dwie sondy, to będzie piszczeć i powinien wskazywać 000 bądź też 01, jakieś małe wartości. I przypuśćmy, podpinam do jednego końca przewodu i do drugiego i wtedy wiemy, że działa. I tutaj dokładnie tak jak mówiłem, jedną sondę przytykamy do końcówki kabla, drugą do wtyczki. Prawdopodobnie tutaj nie mamy przepływu. Żeby pomiar był wiarygodny, to przypuśćmy, jak jedno tutaj trzymamy palcem, to drugie już nie należy, żeby czasem nie przewodziło w nos. Tutaj mamy przepływ na tym jednym bolcu, natomiast na drugim jego nie mamy, więc kabel się nie nadaje. Zawsze warto to właśnie sprawdzić na początku, niż jakbym to przylutował, złożył wszystko i dopiero potem się okazało. Mamy tutaj kolejny kabel, jest to płaski dwużyłowy, tutaj z małą wtyczką i on w sumie będzie bardziej odpowiadał tamtemu. Ja się sugeruję tym, żeby kabel był podobny, lecz nie jest to wymagane. I tutaj sprawdzimy teraz, jak on przewodzi, czy mamy przepływ. Na brązowym mamy, teraz sprawdzamy na niebieskim. Również, dziękuję bardzo. Kabel się nadaje. Tutaj mamy nasze lutownice. Oczywiście kalafonia do oczyszczenia grotu. Dawno nie lutowałem, wam się przyznam. Nie wiem, co z tym grotem będzie. Dobra, ładnie nam tutaj lutownica grzeje. Mamy tutaj ostry zapach. Nie wiem, na ile można co wdychać, ale w razie czego zachowajcie bezpieczeństwo. Tutaj widzicie, mamy bardzo wysokie temperatury. Nie należy powtarzać tego w domu. Do wylutowania aż tak tyle cyny nie jest potrzebne. Więcej cyny będzie potrzebne do przylutowania. Ten film to nie jest nauka lutowania, tylko próba uruchomienia telewizora ze śmietnika, więc nie będę was tutaj za bardzo instruował. Dobra, jeden mamy odlutowany. Teraz ten drugi, nasz pin. Dobra, nasz fragment kabla mamy tutaj wylutowany. Będzie można przylutować nowy. Mówiłem o tych osąkach na miejsca newralgiczne. Pamiętajcie, że z drugiej strony mamy wtyczkę i warto te właśnie tutaj takie różne końcówki nałożyć przed przylutowaniem, bo potem będziemy mieli bardzo ciężko z tym, a wręcz to będzie niemożliwe. Tutaj końcówki przewodu powinniśmy mieć dobrze skręcone. Za chwilę tutaj myślę, że warto je pobielić, żeby lepiej nam złapało. Pobielamy cyną, żeby zrobiły się, jak nazwa wskazuje, białe, konkretniej srebrne. Też to nie może być za grube, bo kurde, takie grube zrobiłem, to nie wiem, czy przez płytkę przejdą. No, prawie się udało. Dobra, widzowie, musiałem posłużyć się schematem, bo zwyczajnie po prostu zwątpiłem. Jeden pin idzie bezpośrednio do wyłącznika, tutaj właśnie, o, na górę. A drugi idzie też do wyłącznika, ale przez bezpiecznik. Dobra, udało się, z tym jednym pinem zrobiliśmy delikatną fuszerkę. Ale na moje to powinno działać. Ale tutaj ten pin od góry, on jest tutaj podlutowany poprawnie. Teraz właśnie tak jak mówiłem, te wszystkie tutaj osłonki przychodzą. Tutaj właśnie przeciwko wyrwaniu można zastosować albo fabryczne rozwiązania, albo można po prostu tak jakby przed końcem obudowy zrobić pętlę, nie? Wtedy wiadomo, że kabel się nie wyrwie przez dziurkę, bo pętla go zablokuje. Zobaczcie, tu mamy to jedno zabezpieczenie, tutaj mamy drugie. I myślę, że nasz telewizor będzie można zacząć składać. Dobrze, telewizor mamy bardzo ładnie, pięknie złożony tutaj z nowym kablem. Za chwilę będzie jego pierwsze uruchomienie tutaj u mnie.
Oczywiście ja jak zwykle się boję, więc zostawimy tutaj power wciśnięty. Po prostu włożymy wtyczkę do gniazdka, będąc w bezpiecznej odległości. Podłączamy z tego właśnie zaraz do sieci. Telewizor startuje. Dobra widzowie, nic nie odpaliła. Włączy tutaj którykolwiek program. Przypuśćmy pierwszy, delikatnie podgłośnie. I spróbujemy teraz jeszcze raz. Jest możliwe, że on się po prostu będzie długo rozgrzewał, ale tego nie wiem. A szumi. Widzicie? Ruszył. Działa, ruszył. Zobaczcie, nasz telewizor tutaj elegancko ruszył. Tutaj nam pięknie szumi. Po prostu mi się wydaje, że jasność była zmniejszona, bo w tych telewizorach mamy możliwość zmniejszenia jasności do zera. Kontrastem też możemy tutaj jak najbardziej kręcić. Dobra, elegancko. Za chwilę tutaj spróbujemy podłączyć dekoder przez modulator. A teraz gruby bawi i uczy, czyli czym tak właściwie jest modulator. Trochę tutaj o historii telewizji. Na początku mieliśmy tylko w zasadzie jeden program, więc telewizor praktycznie nie miał nic. Pyk, włączasz i leci. Nie było tyle różnych programów, podłączasz tylko antenę, no i siema. Później pojawiły się magnetowidy na kasetę. Tutaj już taki nieco bardziej współczesny Sony czterogłowicowy, ale właśnie na szerokie tutaj kasety. Można było właśnie takim magnetowidem, takim wideo nagrywać różne programy. I wszyscy się głowili, jak to podłączyć. Na początku, zanim wymyślono jakieś różne euro, cincze czy też HDMI, to już nawet nie wspominam. Na początku powstały cincze zwykłe, plus minus wideo, plus minus audio. Później to rozwinęło się do SCARTa, euro. Magnetowid podłączano poprzez antenę, czyli po prostu stroimy tam na dany program i mamy obraz z magnetowidu, którym możemy to odtwarzać. I dopiero później wymyślono właśnie jakieś takie złącza. Na początku po prostu sygnał puszczano z takich urządzeń przez antenę. Po prostu każdy magnetowid miał w sobie wbudowany modulator, który przekształcał obraz jakby z jego wyjścia na kanał telewizji kablowej, który mogły zrozumieć starsze telewizory. Tutaj mamy przykładowy współczesny modulator, przypomina taki dekoder. Za chwilę wyjaśnię, jak to działa. Tutaj właśnie mamy antenę, którą podłączamy do naszego telewizora. A tutaj podłączamy jakieś wejście. Po prostu modulator to jest coś, co zwykły sygnał tutaj nam właśnie cinczowy, czy też euro właśnie, przekształca na antenę. I każde wideo, każdy magnetowid miał w tamtych czasach sobie zmontowany modulator, czyli po prostu obraz swój tak jakby nadawał na konkretnej częstotliwości poprzez kabel, którą mógł nam telewizor odbierać. I nasz telewizor to widział jako kanał telewizji kablowej. Spora większość współczesnych telewizorów z takiego modulatora również by sygnał odebrała. To jest po prostu analogowa telewizja kablowa tak jakby. I to już pozostało. Kiedyś normalnie byśmy jeszcze z tego typu telewizorów odebrali sygnał analogowy. Ale to tak w jakimś 2000 chyba 11, 12, 13, nie pamiętam, nie chcę skłamać. Wygasła telewizja analogowa właśnie w Polsce. I dużo osób powyrzucało takie odbiorniki. Ale wystarczyło po prostu dokupić modulator i nadal można z nich odbierać. Co prawda jest to trochę niekomfortowe dla oczu i ogólnie dla użytkownika, dla uszu też, bo tutaj trafopowielacz i inne urządzenia wysokiego napięcia wytwarzają szum w ultradźwiękach, który może dla naszych uszu być słyszalny i irytujący. Jeśli codziennie oglądasz taki telewizor, to byłeś raczej przyzwyczajony, lecz jak po dłuższej przerwie coś takiego odpalisz, no to czuć. Więc jeśli chodzi o modulator, to chyba wyjaśniłem. I my też posłużymy się tutaj właśnie takim modulatorem. Podepniemy sobie tutaj współczesny dekoder DVB-T, żeby nasz telewizor tutaj to odtworzył. Niektóre modulatory miały tutaj możliwość regulacji, na którym kanale one nadają. Ten takiej regulacji nie ma. I na który on jest kanał? Teraz muszę sobie przypomnieć. A wiecie, że już stereo nie wiem? Już stereo zwątpiłem. Ale spróbujemy, poszukamy. Będziemy po prostu przelecimy całą skalę i poczekamy, aż się pojawi obraz. Ale już spieszę z wyjaśnieniami, jak działa moja konstrukcja w praktyce. Tutaj mamy cyfrowy odbiornik, dekoder cyfrowej telewizji naziemnej, digital. Tutaj nam wchodzi antena dachowa. Tutaj dekoder odbiera cyfrowe kanały. Przekształca na zwykły sygnał analogowy wideo, który przez złącze cinch tutaj właśnie idzie do naszego modulatora. A modulator ten obraz cincha przekształcał jako kanał zwykłej telewizji kablowej, który będzie zrozumiały dla naszego telewizora zabytkowego. Właśnie tutaj za pomocą kabla antenowego. Tak to mniej więcej wygląda. Za chwilę sprawdzimy, czy to działa. Musimy tylko na ten dany kanał właśnie, który wypuszcza modulator, nastroić nasz telewizor. Coś się pojawiło. Ok,
kręcę i nic się nie dzieje. Mamy tutaj taki mały problem z tym sterowaniem. Mam tutaj pierwszy włączony. Ja kręcę. Coś tam działa. Zmieniają nam się tutaj szumy. Sygnału na razie nadal nie znajdujemy. Mamy dźwięk. Tak, to leci z naszego dekodera. Uzyskaliśmy dźwięk. Nie wiem natomiast czemu nie ma obrazu. Być może coś nam nie styka. Dobra, mamy dźwięk z naszego tutaj modulatora. Nie wiem natomiast czemu nie ma obrazu. Mi się wydaje, że może cinch nie styka albo coś. Ogólnie śmieszna sytuacja. Nie wiem czy modulator jest upośledzony czy coś, ale dźwięk odbiera nam bez problemu, a obrazu nie ma wcale. Odmiana Aviron. Wysoki potencjał. Nie wiem jak to działa zasadniczo. Nie wiem czy to modulator daje zły sygnał, czy po prostu telewizor coś ma nie tak i źle odbiera. Zorientowałem się o tym trochę za późno, ale jest jeszcze jedna ewentualność. Być może po prostu nastroiłem na zły kanał. Być może telewizor odebrał jakieś odbicie, na którym był sam dźwięk, a właściwy kanał nadawany przez modulator był gdzie indziej. Jest to też możliwe. W każdym razie tutaj podłączyłem teraz Euroscart. Na cinchu działo się identycznie to samo. Dobra, ogólnie nie wiem co się stało, zasadniczo coś pierdyknęło. Wybuchło w środku telewizora. Być może poszedł bezpiecznik. Być może po prostu nasz kabel się odlutował, nie mam pojęcia. Zasadniczo coś pierdolło tutaj, w sekcji tego niskiego napięcia, bo sekcja zasilania wysokiego kineskopu mamy tam. Tutaj mamy właśnie to, gdzie lutowałem. Otóż okazuje się, że moje luty to raczej nie jest to. To się nie odlutowało. Tutaj jedno przylutowałem bezpośrednio do nóżki bezpiecznika. Myślałem, że może to się obruszało, ale nie. To trzyma dobrze. Tutaj mamy drugie, też trzyma, więc to chyba nie moja wina tego wybuchu. Coś tutaj pierdyknęło. Prawdopodobnie poszedł nasz bezpiecznik. Wygląda na zjaranego. On był tutaj właśnie na 400 mA. Za chwilę sprawdzimy, czy aby na pewno poszedł. Widzicie, poszedł, nie mamy przepływu. Między końcówkami miernika mamy przepływ, na bezpieczniku nie mamy. Nie będę tego tutaj drutował, bo nie chcę, żeby coś jeszcze wybuchło. Bo jeśli bezpiecznik poszedł, to raczej nie bez powodu. Nie wiem, o co chodzi. W sumie to jestem ciekawy, co się stało, że na sekcji 250 poszedł bezpiecznik. Widzowie, zasadniczo jak na razie to tyle. Zrezygnuję z dalszego serwisu czy też naprawy tego telewizora, bo nie mam bezpiecznika. Mój pomysł jest taki, że po prostu postaram się zdobyć jakiś bezpiecznik i jak go ogarnę, to nagram z tego jakiś odcinek. Jak na razie telewizor został odłożony do kolejki i czeka na lepsze czasy, kiedy może zostanie naprawiony. Telewizor został tutaj umieszczony w troszeczkę śmiesznym miejscu. Tutaj w szafie za szkłem. Będzie on stanowił ozdobę. Tutaj czeka na naprawę wraz z WS-em i magnetowidem, z którym nie wiadomo co się do końca w zasadzie dzieje, bo to też są trochę cięższe przypadki, nad którymi trzeba posiedzieć, a ja nie mam czasu ani siły. Zasadniczo z tą elektroniką jest tak, że jest to bardzo czasochłonne i potrzeba cierpliwości, a ja z reguły albo nie mam czasu, a kiedy mam już czas, to nie mam chęci, nastroju, siły i cierpliwości. Więc ta elektronika jest o tyle ciężką pasją, że trzeba mieć po prostu dużo samozaparcia, motywacji, bo to są małe, precyzyjne elementy i po prostu tak jak widzicie, coś się udaje, coś się nie udaje, trzeba czasem godzinami szukać usterki. No jest to właśnie czasochłonne i potrzeba cierpliwości. A ja po prostu tego zwyczajnie nie mam i przy jakichś dłuższych naprawach psycha siada, jak od 8 rano do południa, aż do obiadu naprawiasz radio i w zasadzie nic nie zrobiłeś. Więc jest to trochę, że tak powiem, ciężka pasja, ale tyle ile mogę, tyle sobie właśnie powoli tutaj próbuję robić. W każdym razie jeśli chodzi o elektronikę i technologię, to nie koniec. W nieco luźniejszym formacie ona tutaj na pewno będzie. Na pewno na różnych odcinkach będę te sprzęty tutaj właśnie pokazywał. Może bez jakichś głębszych napraw serwisowych, ale tej elektroniki i technologii będzie właśnie tutaj bardzo dużo. Ten odcinek powstał raczej jako w formie takiej ciekawostki trochę. Ta naprawa tutaj nie była do końca planowana. Dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie tego oto tutaj właśnie odcinka. Mam jeszcze jeden taki zabytkowy telewizor, który może w którymś wam odcinku pokażę. Jednak myślę, że teraz warto by było się zająć trochę audio. Ale to zobaczymy, w miarę możliwości będę to dla was realizował. Lecz pamiętajcie, że to nie koniec. I ten film to raczej tylko taki przedsmak. Tego będzie dużo, dużo więcej. Zostawcie łapkę w górę i suba. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Siema.